Centymetry szczęścia w terapeutycznym ogrodzie zmysłów. Buduj z nami miejsce sylwoterapii i hortiterapii. Pomóż nam otoczyć boisko dla dzieci niepełnosprawnych piłkochwytami. Każdy centymetr to centymetr szczęścia, kawałeczek terapii dzieci i krok do ich większej sprawności. Piłkochwyty są to siatki zabezpieczające teren przed przedostaniem się piłki poza boisko i tym samym ochrona osób, ale i samochodów czy budynków znajdujących się w pobliżu. Piłkochwyty służą też zatrzymaniu piłki na terenie boiska, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i przeprowadzić większą ilość ćwiczeń podczas jednych zajęć. To właśnie jest ich zwykła rola. Natomiast w przypadku tego boiska jest to o wiele więcej. Bez zabezpieczenia boiska piłkochwytami dzieci niepełnosprawne właściwie nie będą mogły z niego swobodnie korzystać, ponieważ sprawność ruchowa wielu z nich nie jest wystarczająca, aby panować nad piłką. Zabezpieczenie boiska siatką znacznie ułatwi im grę w piłkę i umożliwi intensywniejsze ćwiczenia, a tym samym bardzo wspomoże rehabilitację. Każdy centymetr piłkochwytów w terapeutycznym ogrodzie zmysłów to dla dzieci centymetr szczęścia. Mały kroczek ku większej sprawności teraz i ku lepszej przyszłości, samodzielności, być może nawet możliwości podjęcia kiedyś pracy. Każdy dzień rehabilitacji zbliża je do lepszej dorosłości. Musimy kupić i zamontować 160 metrów piłkochwytów. Koszt 1 metra bieżącego jest to 2,50. Zachęcam Cię do włączenia się w projekt oraz do przekazania nam dobrowolnej kwoty, która i tak przybliży nas do celu, do osiągnięcia celu, jakim jest wybudowanie piłkochwytów. Możesz dokonać wpłaty za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Natomiast ta zbiórka jest to jeden z elementów, które realizujemy pod projekt terapeutyczny Ogród Zmysłów. Możesz także, do czego bardzo serdecznie Cię zachęcam, zajrzeć na stronę wspieramzserca.pl, gdzie poznasz dzieci, dowiesz się więcej o terapeutycznym ogrodzie zmysłów. Możesz również wspomóc nas, wpłacając datek bezpośrednio na konto lub przekazując nam pomoc rzeczową. I udostępnić zrzutkę na Facebooku lub Twitterze, dzięki czemu dotrzemy do większej liczby osób i szybciej wybudujemy ogród. Od 2018 roku Fundacja Follow Me przy wsparciu osób o wielkich sercach realizuje budowę terapeutycznego ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z ośrodka w Kucie. Aby podopieczni ośrodka w przyszłości mogli lepiej funkcjonować w społeczeństwie, potrzebna jest nieustanna terapia oparta o kontakt z naturą i ruch, o dostarczenie różnorodnych bodźców stymulujących ich rozwój. Za nami już pierwszy etap inwestycji, czyli budowa ogrodu zmysłu smaku, czyli ogród warzywno-owocowy, gdzie dzieci wraz z opiekunami posiały właśnie swoje pierwsze rośliny. I właśnie chciałabym Wam ten ogród, ogród zmysłu smaku pokazać. Jest to miejsce, gdzie dzieci będą mogły same sadzić, następnie pielęgnować, dbać o owoce, o warzywa, o rośliny, które posiały i następnie je zrywać i robić z nich pyszne, zdrowe posiłki oraz świeżo wyciskane soki. To, co widzicie, jest to miejsce, gdzie będzie warsztatownia, gdzie dzieci będą mogły sobie te posiłki przyrządzać. Tu na środku będzie stół. To, co widzicie tutaj, są to skrzynie przygotowane do zasadzenia w środku warzyw, owoców, gdzie dzieci na wózkach będą mogły sobie podjechać i również z tego ogrodu korzystać. Ogród jest dostosowany do dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Teraz mierzymy się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest drugi etap, czyli zielona siłownia. Tak to wygląda teraz. Zielona siłownia i plac zabaw, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas, a ćwiczenia będą formą rehabilitacji i zabawy. Jednym z najważniejszych elementów jest boisko do gry w piłkę, a jego częścią są piłkochwyty. Dlatego jeszcze raz z całego serca bardzo serdecznie zachęcam Cię i proszę o wsparcie w wybudowaniu tych piłkochwytów.